Jak pan prezydent, jak pan rzecznik odniesie się do zarzutów kierowanych przez opozycję? Jestem nieco zaskoczony stanowiskiem koszalińskiej opozycji. Zaskoczony tym bardziej, że dokładnie 10 dni temu identyczny niemal program został zakupiony i zrealizowany przez prezydenta Szczecina, pana Piotra Krzystka. Prezydenta, który wspólnie z Lepszym Koszalinem tworzy taki blok współpracy bezpartyjny, blok samorządowy, który będzie startował w wyborach samorządowych, chociażby do Sejmiku Zachodniopomorskiego. Po drugie, jestem zaskoczony tym takim podejściem właśnie do kwestii promocji miasta, ze względu na fakt, że opozycja od samego początku bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich pracach związanych z budową nowej marki Koszalina, Koszalina jako centrum Pomorza. Tam dużo dyskutowaliśmy właśnie o tym, że należy miasto promować, w jaki sposób, jak skutecznie opakować ten produkt, jakim jest Koszalin, tak aby no, było to miasto świetnie odbierane właśnie na zewnątrz. I właśnie to zrobiliśmy poprzez realizację tego programu Onet Rano z panem Jarosławem Kuźniarem. Chciałbym powiedzieć, że jestem zaskoczony tym bardziej, że żadna z osób, które tam występowały, a występowało 8 osób związanych z koszalińską kulturą, ze sportem, nawet oczywiście również z polityką, żadna z tych osób nie ma żadnej legitymacji partyjnej, nie jest członkiem żadnej partii politycznej, dlatego no, jestem zaskoczony po prostu tym stanowiskiem takim bardzo ostrym koszalińskiej opozycji. Program Onet Rano jest programem naprawdę rozpoznawalnym, ogląda go do 2 milionów osób na terenie całej Polski. Otrzymaliśmy naprawdę bardzo dobry produkt za pieniądze, które na ten cel zostały wcześniej przeznaczone w budżecie Koszalina i jest to jak do tej pory jedyna taka próba z naszej strony w tym roku wyjścia właśnie z takim komunikatem zewnętrznym na temat Koszalina, na temat jego roli, jego znaczenia. Piękna również, bo można było naprawdę zobaczyć Koszalin z lotu ptaka. Myślę, że dla wielu mieszkańców Koszalina ten widok naprawdę był fascynujący. Cała ta produkcja, co ma dać Koszalinowi? Czy ma przyciągnąć przed wakacjami na przykład turystów? Przede wszystkim właśnie tak. No ma przede wszystkim pokazać, gdzie leży Koszalin, bo wciąż wiele osób nie wie, że Koszalin jest przepięknym miastem położonym, można powiedzieć, że nad morzem, w centrum Pomorza. Także mamy świetną kulturę, świetne osiągnięcia, jeżeli chodzi chociażby o sport, o gospodarkę. No i to jest właśnie taki powód, że pan prezydent i tutaj pracownicy urzędu zdecydowaliśmy się po prostu na zorganizowanie właśnie takiego programu. Zresztą w tym programie uczestniczą także inni samorządowcy, bo 2 tygodnie z kolei wcześniej w takim programie Onet Rano uczestniczył pan profesor Jacek Majchrowski, a więc prezydent miasta Krakowa. Także w tego typu programach uczestniczą po prostu duże polskie miasta i nie chcemy tutaj odstawać właśnie od tych dużych miast, które mają osiągnięcia między innymi właśnie w zakresie promocji.